Dla nas wierzących, kiedy mówimy o Gdańsku, to natychmiast przychodzi na myśl święty Wojciech. To nasz patron, to nasz wielki święty, który rodem pochodzi z Pragi, ale przyszedł właśnie tutaj w nasze strony, bo chciał ewangelizować bardzo mocno tutejsze tereny. I przybył, niedługo ewangelizował, oddał życie za wiarę, za Ewangelię, został umęczony, jest męczennikiem. Dlatego bardzo potrzeba, byśmy tego świętego nieustannie przypominali, byśmy uczyli się od niego żyć Ewangelią, byśmy się uczyli tę Ewangelię przekazywać innym, byśmy patrząc na niego umieli umacniać nieustannie naszą wiarę. Dlatego potrzeba, żeby go przypominać, dlatego potrzeba do niego pielgrzymować, dlatego trzeba jakoś z nim się nieustannie duchowo łączyć. Dlatego chciałbym bardzo serdecznie zaprosić wszystkich, kto tylko może, żeby 14 maja, a więc w niedzielę o godzinie 9 przyszedł do Bazyliki Mariackiej, bo tam o godzinie 9 krótką modlitwą rozpoczniemy uroczystość świętego Wojciecha. Następnie z relikwiami przejdziemy aż na wzgórze Wojciechowe i tam będzie potem msza święta. Będzie sporo pielgrzymów, będzie sporo kapłanów, będzie też młodzież, będą też wspólnoty różne. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam. Dajmy wyraz naszej wiary, wdzięczności świętemu Wojciechowi za to wszystko, co dla nas zrobił, a przede wszystkim za to, że nam przyniósł dar wiary. Odpowiedzmy my naszą obecnością na ten dar wiary Jego i prośmy Go, żeby nam błogosławił na każdy dzień naszego życia.